Czy masz świadomość? W ramach badań oszacowano skalę marnowania żywności na prawie 5 milionów ton rocznie, z czego 3 miliony przypada na konsumentów i gospodarstwa domowe. Z drugiej strony aż 79% respondentów w obecnym badaniu podkreśla, że zmieniło swoje nawyki w ostatnich 2 latach i marnuje zdecydowanie mniej żywności niż dotychczas. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment z raportu Federacji Polskich Banków Żywności, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Wojtek Jaros, prezes Banku Żywności w Łodzi i członek zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Dzień dobry Panie Wojtku. Dzień dobry, witam. Panie Wojtku, jaka jest dziś skala zjawiska marnowania żywności w Polsce? Muszę warto zacząć od tego, że bardzo trudno oszacować skalę marnowania. Z bardzo prostego powodu. Do marnowania żywności nikt się nie przyznaje. Nie przyznajemy się konsumenci, my, bo mimo wszystko jakoś tak nieelegancko, nieładnie mówić, że żywność jest marnowana. Nie przyznają się do tego również sklepy, producenci, dlatego że to świadczy o złym zorganizowaniu się. I te badania, na które się powołuję, mają zawsze taki margines pewnego niedoszacowania. Może historycznie powiem, że pierwsze badania, na które się powoływaliśmy, to były badania sprzed 10 lat, badania Eurostatu, takiej agendy badawczej Unii Europejskiej, która oszacowała marnowanie żywności na poziomie 9 milionów ton. Kilka lat temu, 2 lata temu powstał raport, natomiast do badań przygotowywaliśmy się znacznie wcześniej i Federacja Banków Żywności, Banki Żywności postanowiły zweryfikować te dane i zrobić własne badania, z których właśnie wynikało to, co pan przeczytał, że 5 milionów ton to jest ta skala marnowania, która jest w naszym kraju. Pomijając różne różnice metodologiczne w badaniach pierwszych i drugich, ewidentnie trend był spadkowy, to znaczy może niekoniecznie działania, chociaż w pewnej skali na pewno też, niekoniecznie działania banków żywności, ale temat stał się, mówienie o niemarnowaniu żywności, temat stał się bardzo popularny. Mieliśmy bardzo dużo sojuszników, blogerów, kucharzy, dietetyków, w telewizjach śniadaniowych i ewidentnie tendencja była spadkowa. A niech mi pan powie, ale to 5 milionów to jest dużo? Ja nie wiem właściwie do czego to przyrównać. Nie mogę sobie tego jako konsument wyobrazić. 5 milionów ton. Co to znaczy? To może powiem tak. Bank Żywności w Łodzi w swoich dobrych takich latach, gdzie zbieramy żywność i przekazujemy ją najuboższym, było 5 tysięcy ton. 5 tysięcy to jest działanie na naszego banku, a 5 milionów to jest skala marnowania żywności. Czyli ale to 5 tysięcy to było w jakim okresie? Roku? Rok, tak, przez rok. Przez rok taką 5 tysięcy. A do ilu osób to trafiło? To jest, my to szacujemy na poziomie, ponieważ jesteśmy bankiem, który działa na terenie województwa łódzkiego, to jest około 80 tysięcy beneficjentów, podopiecznych naszych organizacji. Ale porównując te dwie dane, widać, że to jest tylko ułameczek naszych, tego co marnujemy. Gdybyśmy to zredukowali nawet o połowę, to banki żywności, których jest 31 w Polsce, po prostu chyba nie dałyby rady, żeby to rozdysponować. Naprawdę jest to ogromna ilość żywności, która się marnuje. No właśnie, to jest takie przerażające są właściwie te liczby, bo z jednej strony cały czas słyszymy, że
że ileś rodzin, jakiś procent rodzin w Polsce jest na granicy ubóstwa, ma duże wyzwania z budżetem domowym, z jedzeniem i tak dalej. A tutaj tak 5 milionów, a wcześniej nawet 9 milionów, z czego to się bierze? Tak, ale tu jest ważna moja jedna ważna uwaga. Mianowicie tendencja jest dalej malejące. Te rzeczy, które dzieją się aktualnie, inflacja, wzrost cen energii, kosztów życia powodują, że zaczęliśmy powszechnie oszczędzać żywność. I ta skala marnowania również spadła. My nie mamy teraz aktualnie takich danych, które mógłbym powiedzieć, czy to jest 3 tony, 3 miliony ton, czy 2, trudno powiedzieć, ale ewidentnie tej żywności marnuje się znacznie mniej. To wiemy na przykład, ostatnio mieliśmy spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa oczyszczania miasta w Łodzi i panowie, którzy oczyszczają te pojemniki z biośmieciami, ewidentnie mówią, że one są lżejsze, że tych śmieci takich organicznych po obiedzie, po w ogóle po posiłkach jest ich mniej. To widzimy również w naszych raportach. Pozyskujemy żywność ze sklepów. I przygotowałem takie statystyki, przygotowując się do spotkania z Państwem i porównując rok do roku, wrzesień był o połowę mniejszy. To znaczy darowizn, które otrzymujemy z sieci handlowych, było o połowę mniej. To już nasi odbiorcy, ci, którzy odbierają żywność ze sklepów, z tych dużych sieci handlowych, sami nas informują, że towar jest znacznie takiej z niższej półki. To są takie podstawowe jogurty, jakieś mleczne artykuły, warzywa, czasem owoce. Jest ich mniej, zdecydowanie. Ale zaraz, bo żeby też nasi słuchacze zrozumieli, ale ten towar, jakby pan mógł powiedzieć, o co dokładnie chodzi, bo mam wrażenie, że nie wszyscy mogą zrozumieć tutaj ten wątek zależności sieci handlowych, darowizn, tego towaru. Dla pana to wszystko jest jasne, ale myślę, że trzeba by było od ABC. Jasne. No, czyli zacznę od tego, że jako banki żywności lobbowaliśmy nad wdrożeniem w życie ustawy, która będzie przeciwdziałała marnowaniu żywności. Taką ustawę udało się uchwalić 3 lata temu, o ile się dobrze nie mylę. I w związku z tą ustawą sklepy wielkopowierzchniowe są zobligowane do podpisywania umów z organizacjami pomocowymi, nie tylko bankami żywności, i na mocy tej umowy przekazują organizacjom tę żywność, której nie sprzedadzą, która by normalnie trafiła na śmietnik. I w ten sposób jakby upływa termin ważności jej, tak? Nie, to znaczy jest bliski, bo my przyjmujemy tylko żywność pełnowartościową. Termin przydatności może być krótki i w praktyce te darowizny takie są, że to jest naprawdę 1-2 dni, ale to musi być nadal pełnowartościowa żywność. Aha. W ten sposób zyskaliśmy nowe źródło pozyskiwania żywności, bardzo regularne i bardzo istotne. Dla przykładu podam, że nasz bank współpracuje z około 150 sklepów na terenie całego województwa i my jesteśmy koordynatorem tych działań. Organizacje, z którymi współpracują w całym województwie, odbierają z różnych sieci, nie będę ich wymieniał tutaj, praktycznie codziennie żywność, która normalnie trafiłaby na śmietnik. A tak po prostu my ją zagospodarowujemy. Czyli ona zamiast na śmietnik, ona trafia gdzie? To są organizacje, to też jest ważna informacja. My jako banki żywności nie współpracujemy, nie pomagamy bezpośrednio osobom
potrzebujące. My wspieramy organizacje pozarządowe, które się tym zajmują. To są różne noclegownie, organizacje wspierające osoby z uzależnieniami, domy samotnych matek, czasem ośrodki pomocy społecznej. To jest dosyć duże, około 100 organizacji, z którymi współpracujemy i oni właśnie dzięki tej współpracy dostają żywność z hipermarketów. Dla przykładu, to jest taka dla mnie miarodajna informacja, ile tej żywności było, a ile przekazują, ile jest aktualnie. I no, tutaj taki wniosek, że tej żywności nawet po prostu już w sklepach, na poziomie sklepów, ona nie jest marnowana, nie jest przekazywana do organizacji, dlatego że na poziomie sklepu organizowane są różne wyprzedaże, przeceny i w ten sposób widać, że ludzie po prostu wykupują towar, którego jeszcze do niedawna w ogóle by nie zwrócili uwagi. Taki po prostu z krótką datą po prostu na tych korzystają z okazji i to jest jakaś takie źródło danych, które mówi o tym, że to marnowanie jest mniejsze. A rozumiem, że przed tą zmianą społeczną, której oczywiście gratuluję Państwu jako federacji, że doprowadziliście do tej sytuacji, że prawo się zmieniło, to jaka była, z czym mieliśmy do czynienia? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Jeśli chodzi o sklepy, to tutaj była dowolność. Po prostu niektóre, uczciwie trzeba powiedzieć, że niektóre sklepy współpracowały z nami i innymi organizacjami, a niektóre niekoniecznie. Czasem łatwiej jest z punktu widzenia sklepu po prostu ją wyrzucić. To brzmi może tak dziwnie i strasznie, ale taka jest rzeczywistość. Łatwiej jest wyrzucić niż przygotować, odpowiednio posortować. Wiadomo, wśród tej żywności są też takie artykuły, które się dalej nie nadają do zjedzenia i pracownicy sklepów musieli je przesortować. W tym wypadku większość, praktycznie wszystkie sieci współpracują z organizacjami. Jeśli tego nie robią, to ustawodawca przewidział karę. Ta kara nie jest wysoka, ale jest i to jest taki właśnie dodatkowa zachęta, żeby współpracować. Jest jeszcze jedna rzecz, która zachęca sklepy do współpracy, mianowicie są odpisy podatku VAT. Żywność, która jest przekazana organizacji pomocowej, która odbiera i przekazuje to potrzebującym, ta żywność po prostu jest zwolniona z VAT-u, czyli sklep ma tą korzyść. Nie sprzedał, co prawda, ale podatki może zachować dla siebie. A spytam, w tych 5 milionach marnowanej żywności rocznie w Polsce, to jaki procent właśnie jest żywności z gospodarstw indywidualnych, a jaki ze sklepów? No właśnie, to jest taki temat, który też warto przy okazji naszej rozmowy poruszyć, prawda? Proces przygotowywania wytwórstwa żywności, znaczy za czym się ją wyprodukuje i za czym od momentu, kiedy się wyprodukuje, aż trafi do kosza, to jest cały proces. Najpierw ją trzeba wyprodukować, przetworzyć, transportować, sprzedać w sklepach i dopiero na końcu są konsumenci. Z badań, które przeprowadziliśmy, wynika, że ponad połowa zmarnowanej żywności to jest niestety, to są gospodarstwa domowe, czyli to są nasze złe nawyki, nasze złe przyzwyczajenia i niestety konsumenci są tą grupą, która marnuje najwięcej. Dlatego warto o tym rozmawiać i namawiać do tego, aby zmienili swoje przyzwyczajenia.
A z czego to wynika, że marnujemy tyle żywności w naszych domach? To są takie właśnie rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Te badania, które mam tutaj przed sobą, bo skatalogowaliśmy powody, dla których wyrzucamy w gospodarstwach domowych i to są takie powody jak przeoczenie daty ważności, za duża porcja, za duże zakupy, nieprzemyślane zakupy, za duże opakowanie, niewłaściwe przechowywanie i zakupy niskiej jakości. Te badania, te wyniki badań, według mnie one się zdeaktualizowały właśnie. Ten kryzys, z którym mamy do czynienia, powoduje, że coraz bardziej oglądamy żywność, którą kupujemy, patrzymy na datę żywności, kupujemy mniej i bardziej starannie wybieramy listy zakupów. No, trudno powiedzieć, no to jest sytuacja, do której banki żywności oczywiście nie dążą. Natomiast kryzys, który mamy, no to była, no stał się takim powodem niemarnowania, który no, odwrócił tendencje, które były jeszcze do niedawna. Nie mamy danych aktualnych, natomiast wydaje się, że to znaczy wydaje się, po prostu to wynika z naszych obserwacji, rozmów z przedstawicielami organizacji, że jednak te zakupy robimy znacznie bardziej racjonalnie i mniej i bardzo oglądamy to, co kupujemy, staramy się, aby nie marnować. W Państwa raporcie pojawia się taka informacja, 98% z nas deklaruje znajomość zasad, ale tylko 28% segreguje prawidłowo śmieci. Jaki to ma związek z marnowaniem żywności? Segregowanie to jest pewien, według mnie to jest moje zdanie na ten temat. Otóż segregowanie to jest część sposobu życia. Powinniśmy dbać o ten świat, w którym żyjemy, coraz bardziej powinniśmy dokonywać bardziej racjonalnych wyborów i działać bardziej całościowo. A marnowanie opakowań, to znaczy nieselekcjonowanie opakowań, powoduje, że zanieczyszczamy planetę, powodują, no, śmieci trafiają na wysypisko. To są po prostu bardzo, powiedzieć, że to są bardzo takie niesprzyjające postępowania, warunki, to nic nie powiedzieć. Żywność też jest rodzajem, no właśnie, żywność też może być odpadem, też może trafiać na śmietniki, gdzie no, ulega dalszemu rozkładowi, powstaje, nie wszyscy wiedzą, że przy psuciu tej żywności powstaje metan, który jest bardzo szkodliwym gazem i też przyczynia się do niszczenia naszej planety, właśnie naszego środowiska. Marnowanie, segregowanie, no jest takim sposobem uporządkowania, przeciwdziałania temu zjawisku i no jest tu pewien związek, prawda? Może nie jest taki oczywisty, natomiast no, w pewnym sensie można powiedzieć, że segregowanie też jest no takim, szukam właściwego słowa, zrobiłem pauzę, natomiast no to jest pewien element zmiany sposobu życia, który jak najbardziej jakby współgra z ideą niemarnowania żywności. A czy Pana zdaniem czeka nas w Polsce kryzys żywnościowy? Trudno powiedzieć. To znaczy mamy sytuację tego rodzaju, że aktualnie
no, mamy konflikt blisko tutaj za granicą naszego kraju. Jak wiemy, zarówno Ukraina, jak i Rosja to są światowymi producentami żywności i to, co tam się dzieje, na pewno wpłynie nie tylko na naszą gospodarkę i na naszą gospodarkę żywnościową, ale to będzie też trend światowy. Do tej pory szczęśliwie głodu jako takiego, no to było zjawisko raczej rzadkie w Polsce. Na pewno mieliśmy zjawisko niedożywienia, złego odżywiania. Czy to stanie się faktem? Trudno powiedzieć, oby nie, ale takie ryzyko istnieje. No dobrze, a co Pana zdaniem powinno się zadziać na poziomie naszych zachowań konsumenckich, żebyśmy mniej marnowali tej żywności? Tu jest cała lista różnych takich porad, tipów, które no, od lat już stosujemy. Przede wszystkim to są takie porady jak robienie inwentaryzacji w domu. To jest rzecz, od której trzeba zacząć. Trzeba zobaczyć naszą lodówkę, nasze szafki, co mamy i co chcemy przygotować, jaki posiłek i dla ilu osób. Wtedy, jak już wiemy, co mamy w naszych zasobach, dobrze jest przejrzeć właśnie daty ważności i nie kierować się tylko własnym apetytem, tylko tym, co mamy. Jeżeli są jakieś artykuły, nie wiem, nabiałowe, śmietana, jakieś sosy, których termin zbliża się ku końcowi, to dobrze ich uwzględnić, żeby wykorzystać w menu. I druga rzecz to jest lista. Przygotowujemy zakupy z listą. I tak robimy zakupy w sklepie. Trzeba pamiętać, że sklepy już od lat prowadzą własną działalność marketingową. Jest cała strategia, jak zachęcić, no nie chcę powiedzieć zmusić, ale na pewno zachęcić konsumentów do kupowania rzeczy niekoniecznie w tych ilościach, które potrzebujemy, są różne takie zestawy, wielopaki z grzewki, których cena jest jakiś jeden artykuł, jest w gratisie, wydaje nam się, że to jest bardzo korzystne dla nas, a później okazuje się, że nie jesteśmy w stanie, nie wiem, 6 olejów po prostu wykorzystać w dłuższym czasie, czyli lista, ale też poznawanie potraw. To jest taka umiejętność, którą też powinniśmy nabyć. Jest bardzo dużo programów kulinarnych. Można też zapytać mamę czy ciocię, ale żeby poznawać różne dodatkowe przepisy, stare, sprawdzone i no, rozszerzyć swoje menu, bo tak jak tutaj w tym raporcie, o ile dobrze pamiętam, zwrócono uwagę również na to, że przygotowanie posiłku w domu jest tańsze niż pójście do restauracji. To jest oczywiste, ale w sytuacji, w której no, musimy żyć oszczędniej, nie tylko nie marnować, ale oszczędzać swoje środki. Dobrze właśnie wrócić do tego gotowania bardzo racjonalnego. I następna rada jest też taka, aby robić posiłki w szerszym gronie, żeby nie gotować dla jednej czy dwóch osób, tylko zapraszać, nie wiem, jakieś obiady, kolacje, które możemy robić w szerszym gronie. To też jest niemarnowanie. Jest też taki jeden powód, który, no, można powiedzieć trochę żartobliwie, ale dużo w nim racji, że nie idziemy na zakupy głodni, bo też no, wiele badań wskazuje wręcz, że jeżeli idziemy głodni, to lista naszych zakupów poszerza się i kupujemy więcej. Tych zasad jest więcej. Ja tak podałem parę tych przykładowych. Staramy się te pomysły zbierać, publikujemy na stronie Federacji. Jeżeli kogoś temat zainteresował, to zapraszam do zajrzenia tam i sięgania po inne rady.
No właśnie, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja Państwa zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Federacji Polskich Banków Żywności. Tam możecie Państwo się zapoznać z najnowszym raportem wydanym przez Federację z okazji Światowego Dnia Żywności, ale też są poradniki praktyczne. Poradnik finansowy, niezbędnik kryzysowy 2022, ale też poradnik Zero Waste 2022. Mogą te materiały Państwu pomóc właśnie w sytuacji, kiedy będziecie chcieli Państwo po prostu mniej marnować żywności. Panie Wojtku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Państwa i moim gościem dzisiaj był pan Wojtek Jaros, prezes Banku Żywności w Łodzi, członek zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, a z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już w najbliższy wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!